Dzisiaj zrobię 9 pranków na moim koledze, po których może się popłakać. I z tego co widzę, nie ma go w jego domku, więc to jest idealny moment, żeby wejść tutaj do środka. I pierwszym prankiem będzie tutaj pod spodem tych diamentów taka zapadnia, w której możemy dać wszystko, czyli na przykład pajęczyny, ale tutaj musimy jakoś to ogrodzić, żeby nie było to widoczne. Dlatego jestem w specjalnym programie do rysowania i wkleję tutaj takie deski, jakie on ma w swoim domu. Tylko muszę je oczywiście skopiować i idealnie je ułożyć w 4 takich miejscach. Teraz mają to w rączce, to wygląda jakbym naprawdę miał 1:1 tą samą podłogę. Mogę wszędzie to dawać jako obrazek, więc zniszczę sobie to z tego miejsca i muszę zrobić idealną pułapkę pranka na Pipku i ona będzie w tym miejscu, zobaczcie, albo nie, jednak w tym miejscu. I uwaga, ustawię to i wow, to naprawdę ledwo jest widoczne, zobaczcie. Przecież Pipek, jeżeli sobie normalnie tędy wejdzie, to nie zauważy tego, że tutaj jest jakaś dziura. Jak sobie będzie chciał zebrać diamenty, to wpadnie tutaj do środka. To jest idealny pierwszy prank. I z tego co widzę, Pipek jest tam w oddali, zobaczcie. Zobaczcie, on ścina sobie drewienko, więc mamy bardzo mało czasu na pranki, ale wy też możecie to zrobić na swoich przyjaciołach. A drugą rzeczą to będzie związane ze skrzynką drugi prank. Uwaga, w środku mamy pełno rzeczy. Ej, na pewno one są przydatne dla Pipka, ale nie tym razem. Ja wezmę tutaj wszystko, nawet te kości, tak jest. I tą skrzynkę sobie zniszczę, ponieważ w ich miejsce położę taką super skrzynkę, która po kliknięciu wybucha. Odejdę sobie troszeczkę od jego domku, żeby go nie zniszczyć, bo sam musi to zrobić jako prank. I zobaczcie, położę ją na przykład w tym miejscu, to jest specjalna skrzynka chest bomb, która wygląda jak normalna skrzynka, ale po kliknięciu pom, ona wybucha, widzicie to widzowie, przecież to jest idealna pułapka. Jeszcze można tutaj dać jakieś diamenciki, że niby są obok i jak on to otworzy, to pom, eksploduje. A trzecim prankiem będą małe rzeczy w jego domku. Czy ten crafting nie wygląda zbyt dużo? Ja bym go zniszczył i w tym miejscu dał taki malutki. Czajcie to, jaki to jest śmieszny prank, przecież Pipek naprawdę mega się zdenerwuje. Zobaczcie, jak trzymam w rączce te malutkie rzeczy. Wszędzie mogę je normalnie tutaj ułożyć, więc czekajcie, mam tutaj jeszcze, o, piecyki na przykład, które wyglądają w taki sposób, czy wy to wiecie, jakie one są malutkie? Tak, żeby Pipek tego nie widział. Dobra, muszę zamknąć te drzwi i zniszczę wszystkie te piecyki, które są ułożone jeden na drugim. Wow, jeszcze węgiel zleciał, więc wezmę sobie go, tylko położę tutaj jeden na drugim piecyk. Zobaczcie, jak to wygląda, od razu jest więcej miejsca, Pipek, tak, jestem ciekawy, jak on się zdziwi, że te piecyki są takie malutkie. Na dodatek mam tutaj, o, jeszcze kowadła, które, zobaczcie, jak to wygląda, kowadło wielkie i kowadło małe, ale nie, ja bym tutaj zmniejszył to i patrzcie, to są dwa malutkie kowadła koło siebie, które naprawdę śmiesznie wyglądają. Ale jeszcze bym zmienił, o, na przykład ten stół do zaklęć, tak, bo on jest taki wielki, ale jakbym go zniszczył i postawił tutaj taki mały, to zobaczcie, jakie to jest dobre. Te rzeczy za mną są minimalistyczne. I jeszcze mam, o, na przykład łóżko, które jest, wow, chyba z 4 albo 5 razy mniejsze od tego oryginalnego. Przecież Pipek na nim, czekajcie, nawet się nie położy. Jak ja się koło tego chcę położyć, to nawet nie daje rady, to są jak moje nogi tutaj. Czy wy to wiecie? Dobra, muszę to zniszczyć w takim razie i tutaj położyć łóżko, może nie tutaj, ale jeszcze dalej, tak, i zobaczcie, ten prank jest przecież taki świetny. Malutkie rzeczy w jego domku, na pewno się wkurzy. A kolejny prank, który możecie zrobić na waszych przyjaciołach, to są okrągłe bloki prank. Zobaczcie, jeżeli to postawię, to to wygląda jak ten blok betonu, dosłownie 1:1, tylko okrągły, a w Minecrafcie nie ma takich bloków, to są zakazane rzeczy. Na pewno on się mega zdziwi, jeżeli tutaj na przykład troszeczkę jego domku wymienię i postawię tutaj takie okrągłe bloki betonu. Zobaczcie, jak to wygląda na początku. Zmienię sobie tylko jedną część jego domku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, na przykład z uszkami, przecież to będzie takie mocne. Czekajcie, o, oddalę się i zobaczcie na jego domek, co to jest za prank. Przecież on się na pewno mega zdziwi i zdenerwuje. Tak, kto by chciał mieć okrągły domek? No w sumie to jest plus, a nie prank, ale wydaje mi się, że nie będzie mógł skupić się i dojść do tego, co się tutaj odwaliło, bo to są normalnie nienormalne rzeczy w Minecrafcie. Czekajcie, ja tutaj ustawię sobie sam środeczek, żeby zobaczyć, jak wygląda z przodu ten domek, jeżeli byłby zmieniony. I haha, zobaczcie, ten domek jest jedną wielką kulką. Przecież to jest taki mocny prank. A za chwilę zobaczę, jak to będzie wyglądać w środku. Tylko na początku muszę tutaj wszystko wypełnić i jestem ciekawy, czy w ogóle będę widział rzeczy z zewnątrz w środku, tak. Czyli czy te okrągłe rzeczy będą prześwitywać. I zobaczcie, troszeczkę widzę, co jest w środku, ale jestem ciekawy, jaki będzie efekt wewnątrz. Więc oczywiście dam tutaj wszystkie te rzeczy, tylko niech mi te owieczki tutaj nie wejdą, bo to jest naprawdę ryzykowne, ale ten prank wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych. Napiszcie też, jakie pranki tych, których dzisiaj pokażę, wam się najbardziej podobają, bo ten wydaje mi się, że jest jednym z lepszych. Zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. No, cały domek okrągły, dobra, mam nadzieję, że on tutaj nie przyjdzie. Czy on dalej ścina drewno? Z tego co mi się wydaje, to o, ściął sobie jeden kawałeczek. Ej, on jest naprawdę bardzo wolny. Jak można ściąć tylko jeden kawałek drewna w takim czasie? Nie wiem, dobra, no Pipek to jest nubek normalnie, więc oczywiście piszcie w komentarzu, czy te pranki was by wkurzyły, jeżeli bym wam zrobił. Bo wydają mi się, że niektóre rzeczy mogłyby was zdenerwować, chociażby te malutkie rzeczy, które tam zaprezentowałem. I dobra, ostatnia ściana została i wejdziemy tutaj do środka. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Dobra, pum, i zobaczcie, w sumie fajnie by było zostawić jedną ścianę taką kwadratową.
kwadratową. Przecież to są takie wspomnienia normalnie z kwadratowego Minecrafta. To jest przecież takie świetne. Wszystko sobie tutaj wypełnię i no nie, tutaj mi się ten, moje diamenty tutaj zepsuły. O nie, tego to w takim razie nie mogę tykać. Albo postawię jeszcze raz w środku tutaj to. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to jest przepiękne. Nawet ja bym chciał mieć taki domek w środku w Minecrafcie. Wow, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobiłem w sobie. To jest antyprank, chyba tak mi się wydaje. Chociaż nie jeden by się z was pewnie zdenerwował. Czekajcie, o, położę sobie tutaj tą framkę. O, w tym miejscu tylko chwilę, ten blok tutaj prześwituje. Jak dam diament, to troszeczkę to zakrywa, ale widzę go tutaj trochę. I teraz nadszedł czas na kolejnego pranka i kolejne będą coraz mocniejsze. Tak, w tym momencie mam tutaj wiaderko z taką lawą, której Pipek na pewno się przestraszy i pomyśli, że co tutaj robi lawa przy moim domku. Tak, on pewnie się mega zdenerwuje, ale spokojnie, ta lawa tak naprawdę ona nie bije. Zobaczcie, wejdę sobie i pum, ona nie jest paląca, tylko dobra, bo to jest fejkowa lawa. Tak, ale za to mam tutaj też taką wodę, która jest fałszywa i jeżeli wejdziesz do tej wody, to możesz naprawdę źle skończyć. Zobaczcie, wejdę sobie tutaj, a to mnie bije, naprawdę. Jak na przykład zrespię sobie tutaj w środku świnkę, to zobaczcie, ona teda od razu, czajcie to, to jest takie pechowe. A jeżeli dam tutaj oczywiście do środka ty, to ona, o, już nie teda, widzicie to? Ponieważ ta lawa jest mega dobra, widzicie, ona nie zadaje w ogóle obrażeń, a ona idzie do wody i co, od razu się pali. Dobra, ta świnka akurat sama daje się nabierać, czajcie to, zobaczcie, ona po prostu od razu biegnie sama z siebie do wody. Ja tego nie zaprogramowałem, widzowie. Ale spokojnie, na razie sobie usuńmy tą wodę i weźmy sobie te mięsko i tutaj wszędzie wylejemy tą fejkową lawę, czyli tą dobrą lawę, którą Pimpek będzie mógł użyć do tego, aby przedostać się do swojego domku, bo tutaj zagrodzimy mu wejście do środka i ten prank będzie akurat mega mocny, ponieważ Pimpek będzie miał dwa wybory między tą lawą a tą fejkową wodą, którą za chwilę rozlejemy. Zobaczcie, no kto z was by przeszedł przed lawę? No przecież jeżeli byś zobaczył coś takiego przed swoim domkiem, to na pewno nie chciałbyś przejść przez lawę tutaj, albo zbudowałbyś tutaj jakieś schodki, tak, żeby się tutaj przedostać, ale ja właśnie tymi schodkami posłużę się jako tą wodą, która będzie tak naprawdę trująca, więc czekajcie, zrobimy sobie tutaj takie przejście, gdzie Pimpek będzie mógł sobie przejść, tylko chwilę, zbuduję sobie tutaj coś takiego, czyli taką wielką górkę z wody, którą teraz Pimpek, o nie, chwileczkę, nie, wszystko sobie zepsułem tutaj, bo to się zrobił obsydian, ta woda powinna się wylewać tylko tutaj na dół, więc czekajcie, o, coś w tym stylu, tak, wtedy ta woda miałaby największy sens, więc czekajcie, muszę tutaj sobie tylko to wszystko usunąć, żeby to było widoczne i wylać wszędzie tutaj znowu tą lawę, która jest tak naprawdę dobrą opcją do przejścia, a tutaj z góry wylać tą fejkową wodę. Tak, teraz to wygląda dobrze i Pipek, jeżeli to zobaczy, to na pewno tutaj skusi się, żeby pójść tą wodą i tutaj więcej dajmy tej lawy, tak, żeby ona naprawdę tutaj odstraszała i dała Pipkowi do myślenia, więc poszerzmy to na maksa w taki sposób i ten prank będzie naprawdę mocny i jego domek naprawdę już wygląda bardzo sprankowany, tym bardziej, że na pewno się przestraszy tego tutaj przejścia, a żeby uniknąć kontaktu wody z lawą, to tutaj dam takie bloki lawowe, które też będą odstraszać, a to są tylko bloki, więc tak naprawdę one nic tutaj nie zrobią, ale Pipek pewnie będzie bał się ich dotknąć, więc jak będzie mieć game moda survival, to na pewno zamiast wybrać tego dobrego tutaj przejścia do swojego domku, to wybierze tą wodę tak i powie, ale super, pewnie sobie chce przejść do domku, kto za głupek to zrobił i pum, będzie go to uderzać, chwileczkę, ty, czemu go to nie bije, a już się odbugowało, widzowie, i o nie, on wtedy deadnie. A kolejnym prankiem, który zrobimy na moim koledze, to będą takie lasery, tylko że one nie będą widoczne jak w tym miejscu, bo tutaj on na pewno je zauważy, zobaczcie jakie one są widoczne, tak biją bardzo mocno czerwonym kolorem, czyli jego ulubionym, ale na pewno one, patrzcie, zadają obrażenia, wow, dobra, one są naprawdę mega mocne, ale wiem jak to zmienić, bo tutaj jak widzicie mam całe te zdjęcie jak wyglądają te lasery w grze i mogę zrobić cokolwiek zechcę i ja mam elegancki pomysł, żeby to usunąć i teraz one nie będą w ogóle widoczne w grze i spróbujmy sobie to zamontować, czyli czekajcie, dam sobie tutaj coś takiego i od tego odprowadzę laser i tak, tutaj po środku nic nie jest widoczne, a czekajcie, czy to bije dalej, czekajcie, podejdę sobie i o, nie bije, czyli tak naprawdę jest to bardzo niebezpieczne i jest to mocny, niewidoczny prank, taki niewidzialny i ja mam pomysł, żeby tutaj zrobić to bardzo dalekiej odległości, żeby Pimpek w ogóle nie zorientował się, że tutaj coś jest podłączone i czekajcie, ja sobie ustawię tutaj w taki sposób te lasery, żeby one nie wzbudzały żadnych podejrzeń, tak, tylko musimy to samo odprowadzić po drugiej stronie, czyli coś takiego bardzo daleko, żeby to oczywiście uderzało Pipka, czekajcie, ja to spróbuję sobie tutaj zamontować i w takiej odległości chyba to powinno być dobre, jeszcze sobie tylko tutaj poklikam, czyli wezmę sobie jeden laser i postawię go w tym miejscu po drugiej stronie i tak on się postawił, czyli tutaj teoretycznie idzie taka wielka linia, która nie jest widoczna, ja nawet tego teraz nie odczuwam, bo jestem na creative, ale jeżeli przyjdzie ktoś tutaj na survivalu, to powinien deadnąć, ja to zobaczę zaraz na jakiejś śwince albo coś takiego, więc sobie to wszystko poustawiam i tutaj, o, na przykład mamy kurczaka, czekajcie, spróbuję go tutaj popchać troszeczkę, żeby wszedł w te lasery takie, żeby zobaczyć, czy to jest tak naprawdę pułapka, czy on deadnie, więc czekajcie, tutaj mu troszkę podłożę
Boże, i dawaj kurczaku. O, od razu dednął, widzicie to? Ale jeszcze dla pewności postawię tutaj kurczaki. Zobaczcie, one dedają tutaj na hita od tego. Czajcie to, zobaczcie. Teraz tylko wystarczy, że pimpek będzie idealnie na tej wysokości. A nawet postawię sobie troszeczkę niżej te lasery. Teraz żadne stworzenie, które będzie chciało tutaj wejść, nawet tędy nie przejdzie. A pimpek to tym bardziej. Zobaczcie, o, kurczaki tutaj zepchnę i one od razu dedają tutaj na tej linii, bo tutaj są te lasery. Kolejnym prostym, bardzo fajnym prankiem będą oczywiście diamenty, które wybuchają. Zobaczcie, dam tutaj diaksy, które będą prowadzić na dół do jakiejś kopalni. I pimpek będzie myślał, że naprawdę znalazł złoże diamentu. Będzie myślał, że jest bogaty, a tak naprawdę doprowadzi go to, o, na przykład do tego miejsca, więc sobie zróbmy taką dziurę wielką. I w tym miejscu postawię takie fejkowe diamenty, które są naprawdę nieprzyjazne, bo jeżeli będzie próbować je wykopać, to może skończyć naprawdę źle. Jeżeli na przykład jakaś świnka albo ktokolwiek dotknie tych diamentów, to dawaj świnko, dotknij te diamenciki. Bum, one eksplodują, widzieliście, to są bomby właśnie, to są fejkowe diamenty. Tylko na razie muszę zrobić tutaj tak, żeby to wyglądało niepozornie, żeby pimpek na 100% to wykopał. Nie, znowu to rozwaliłem, ten prank serio chyba jest za mocny. On się na pewno zdenerwuje. Dobra, zróbmy coś takiego i błagam, nie wybuchnijcie diamenty. Tak, dobra, to wygląda już dobrze, tylko jeszcze tutaj ogień usunę. Nawet mam pomysł, żeby w tym miejscu dać coś pimpkowi do zrozumienia, a mianowicie zostawię tutaj takie kilo. Czajcie to, przecież kto normalny zostawia kilo do wykopania diamentów? Ja na przykład zebrałbym od razu te diamenty, a one są podejrzane. Jestem ciekawy, czy on się w ogóle zorientuje. A kolejnym prankiem będą creepery. Zobaczcie, trzymam jajeczko w rączce, ale one nie będą takie zwykłe. Będą naprawdę zaskakujące dla każdego. Jeżeli sobie na przykład tutaj jednego postawię, to zobaczcie, on przyjmuje postać danego bloku, na którym stoi. Jeżeli teraz spróbuję go na przykład troszeczkę przepchać, widzowie, tak, to zobaczcie, on zmienił teksturę na coś takiego. I pimpek, mam nadzieję, że nie zauważy tego creepera. Czekajcie, a jestem ciekawy, czy on zmienia teksturę na wszystko. Na przykład tutaj mam węgiel. Tak, ziomeczku, wejdź sobie na węgiel, błagam. I tak, zobaczcie, on wygląda jeden do jeden jak węgiel. Tylko on naprawdę bardzo szybko się zmienia. Czekajcie, ja spróbuję. O, widzieliście, tutaj normalny creeper prześwituje, jeżeli nic nie dotyka. A jeżeli coś dotyka, to od razu wygląda jak normalny creeper, który się wtapia tło. Normalnie jak kameleon. Czekajcie, czy to w ogóle działa na craftingu? Chwilę. Tak, to działa na craftingu, a na czymś innym. Czekajcie, ja spróbuję na przykład na piecyku go postawić, tego creepera. I czy on działa na piecyku? Ej, czemu ty nie działasz, creeperze? Tutaj jest piecyk, a nie jakiś cobblestone. Coś się tutaj buguje ewidentnie, ale jeżeli postawię go na przykład na, o, takiej fioletowej wełnie, to on też zmienia swój kolor, nawet na żółtej, czekajcie, albo na tym drewnie, jestem ciekawy, czekajcie, ja tutaj postawię i tak, zobaczcie, one tak śmiesznie wyglądają, ze wszystkim to działa, a czy na przykład z obsydianem też? Też, zobaczcie, jak to wygląda, przecież to jest takie mocne, a jestem ciekawy, czy z takimi blokami wody i lawy też to działa, czekajcie, dam tutaj i tak, ten creeper jest lawowy, a ten jest wodnisty, ej, ten prank będzie mocny, czekajcie, to ja mam mega pomysł, pójdźmy tam do pimpka, tutaj na górę, gdzie jest pełno pranków na niego przygotowane i o, ta lawoda trochę się tutaj zacina przez te lasery, ale jeżeli tutaj postawię creepery, to zobaczcie, one nie są w ogóle widoczne, one się wtapiają idealnie w tło i pimpek, jeżeli sobie wejdzie tutaj bez niczego, to na pewno spowoduje wielki wybuch. Łahaha, tak, przecież to będzie takie dobre. O, nawet dotyka to tego półpłytki i one się idealnie wtapiają. Ja bym tutaj troszeczkę ich zrespił w domku, bo to jest najważniejsza rzecz, tylko chwilę, nie no, tutaj one chyba nie przejdą, widzowie, ale pomysł chyba był bardzo dobry, co? Powiedzcie mi, czy na ten prank wy byście się nabrali, bo teraz chwilę, no troszeczkę są widoczne, ale nie. Dobra, mam nadzieję, że jakoś nabiorę pipkę na tego pranka. Kolejnym prankiem są super wyrzutnie, które powodują, że skaczemy. Pum, czy wy to widzicie? To są takie trampolinki, które dają taki fajny efekcik i każda z nich ma inną moc, czyli na przykład biała tak wybucha tak właśnie w tym momencie, czyli na przykład biała wypycha cię tak wysoko, a zobaczymy jak ta pomarańczowa, pum, ej, troszeczkę wyżej. Ja to użyję w taki sposób, że pipek na pewno się, wow, zdziwi, zobaczcie, jak to wysoko wyrzuca. Ale jestem ciekawy, jak niebieska wysoko wyskakuje. Czekajcie, uwaga, pum, ej, to jest serio mocne, przecież pipek się mega wkurzy. A postawię tutaj wszystkie jeszcze do końca, żeby mieć o dobre rozeznanie. Czekajcie, zobaczmy zieloną. Wow, ty, jak bardzo wysoko ten prank byłby mocny. Czekaj, uf, dobra. A ta różowa, ona nie wygląda tak bardzo strasznie. Czekajcie, wejdę i nie, widzę wszystko z góry, ty, to jest jednak bardzo mocne. A, dobra, tutaj. A jestem ciekawy, jak czerwona działa, czyli w kolorze pipka. Błagam, żeby tylko bardzo wysoko. Czekajcie, wejdę i wow, dobra, ty, ona wybucha bardzo wysoko i nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Dobra, uf, czyli tak naprawdę użyję tej właśnie czerwonej wyrzutni do prankowania pipka, tylko sobie oczywiście usunę tutaj te wszystkie z tego podestu i mam plan, żeby wejść do pipka domu, bo jak sobie on tutaj wejdzie i powie, że nie wierzę, tyle pranków mam tutaj zrobionych, nie wiem, co mam tutaj zrobić, bo wszystko jest pomniejszone, jest pełno creeperów i nawet okrągły domek mam, to mam pomysł, żeby tutaj przy jego łóżku, jak będzie chciał je wytestować, dać sobie taką właśnie półpłytkę, która cię wyrzuci bardzo wysoko, tylko muszę zniszczyć tutaj szkło, żeby go wywaliło bardzo wysoko, bo teraz jak dobrze tutaj myślę, to powinien, pum, wylecieć bardzo wysoko, ty, do chmur. Czajcie to, widzowie, że to jest tak bardzo wysokie, że on jak będzie mieć survivala w taki sposób, to czekaj,
czekajcie, jak on coś o coś uderzy, to powinien dednąć. No przecież tak, to jest taka wysokość, że o, od razu dednie. Dajcie znać, który prank był najlepszy i który wy użyjecie na swoim świecie.